Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. W Filharmonii Sudeckiej odbył się koncert zaduszkowy, gdzie tytułem przewodnim był bardzo znany utwór Messa da Requiem włoskiego kompozytora Giuseppe Verdiego. Na scenie można było zobaczyć i usłyszeć dwa zespoły wokalne: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha i Chór Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia oraz wielu innych śpiewaków operowych. Ja jestem zachwycona koncertem. Bardzo mi się podobało. Sam utwór Verdiego już jest sam w sobie piękny, a w wykonaniu chóru Uniwersytetu Wrocławskiego i przy takiej obsadzie to jest uczta dla człowieka, który lubi muzykę, może w ten sposób. Wybór tego repertuaru nie był przypadkowy, bowiem jest to jedna z najpopularniejszych pieśni żałobnych na świecie, które od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem również w Polsce. To jest msza święta za zmarłych, więc cały czas pojawiała się ta główna myśl, która po prostu modlitwa, prośba za tych wszystkich, którzy odeszli, więc dlatego mówię, że ten czas, akurat listopad, ten moment, początek listopada, pięknie współgra akurat z tą mszą świętą Requiem. Można wyróżnić poszczególne części, można. I można wczuć się jak gdyby w tą mszę, tą żałobną, bo o to chodziło też. Ja doskonale znam Requiem Mozarta, porównując go nawet z Requiem Verdiego, różnią się między sobą, ale no mówię, te części jednak dają się rozróżnić poszczególne. Zakończenie, które jest bardzo już takie wzniosłe, odzwierciedla na pewno to, co nas może czeka. Nasze życie kończy się śmiercią, podkreśla to, co było, prawda? To, co się skończyło. Tak samo ten utwór na końcu, nie wiem, wyzwala w człowieku taką... No ciężko powiedzieć, ale mówię, to już ten koniec, czyli podsumowanie całości, jak gdyby. Tak jakby podsumowanie życia człowieka, tak samo tutaj podsumowanie całego utworu. Dzięki wspaniałej pracy podczas koncertu dyrygenta Jerzego Koska można było spotkać się z niezwykle osobistą, pełną emocji i refleksji muzyką. Pięknie, no były takie momenty, a teraz nie potrafię powiedzieć, który, ale był taki moment, kiedy no prawie ciarki mi gdzieś tam po plecach przeszły. Wtedy, kiedy ten chór się włączył, kiedy to było takie mocne, takie szczególne, nie? Takie wyzywające. Także no, oni stanowili tło, ale trzeba powiedzieć, że miejscami to rzeczywiście jakby przejmowali pałeczkę i jednak pokazywali, że to było naprawdę coś wspaniałego. Poza zaspokojeniem zmysłu słuchu w sali filharmonii postarano się także o wystrój i dekorację całej sceny. Nastrojowo przygaszone światło, lampki oraz kwiaty dodawały swoistą aurę tajemniczości podczas całego koncertu. Wspaniałe, wspaniałe. Oczywiście bardzo nam się podobało. Jesteśmy pod wrażeniem. Dużo emocji, oczywiście gęsia skórka od razu przez cały utwór, także pięknie. Jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę. Wielkim, wielki szacunek dla wszystkich. I podziw. Wspaniała dynamiczna dyrygentura Jerzego Koska oraz występy takich muzyków, artystów jak Barbara Żarnowiecka, Agnieszka Rechis, Sylwester Kostecki oraz Patryk Rymanowski spowodowały, że koncert został odebrany bardzo poważnie i emocjonalnie. I właśnie w kierunku wywołania jak największej ilości emocji oraz wprowadzenia słuchaczy w stan zadumy został przeprowadzony ten koncert. No rzeczywiście, robiło wrażenie szczególnie na mnie te momenty, kiedy wchodziły różne partie, męski, żeński głos, to było na wysokim tonie, niższym, no to było takie rzeczywiście współgrające, współbrzmiące ze sobą i troszeczkę takie też, no jak to nazwać, może czasami to stwarzało takie poczucie takiego dysonansu, takiego wejścia przeciwstawiającego, nie, przeciwstawnego. Można to było też wyczuć, to jest
No też takie ciekawe, bo to są jednak różne głosy, prawda? I można to było wyczuć. Tak samo głosy kobiece, tak samo tych dwie panie i tych dwóch panów, także dla mnie były różne. Na pewno dużo, dużo pracy wszyscy włożyli i wielki podziw to widać, że ta praca była włożona, także i dla dyrygenta, i dla orkiestry, i dla chóru. Udana praca. No, widać było pełną spójność, wszyscy byli zgrani, także... Nie jest to popularne, jest to trudne, jest to trudne w odbiorze, pewnie też w przekazie, ale wykonanie było doskonałe. Myślę, że też i odbiór ludzi, wrażenia, oklaski, które potem towarzyszyły później na końcu, także to chyba też wyrażało właśnie podziw dla wykonania. Niestety ze świecą można było szukać na sali młodzieży, która na koncert przybyła w stosunkowo nielicznym gronie. Jednak wszyscy jak jeden mąż byli zachwyceni muzyką, z którą mieli okazję się spotkać. Niestety młodzież nie chodzi do Filharmonii, ale my z tej racji... Staramy się jak najczęściej. My z tej racji, że też jesteśmy ze szkoły muzycznej i po szkole muzycznej na to przychodzimy, bo już mamy to we krwi, także... Koncert został odebrany bardzo żywiołowo i dobrze, o czym świadczy fakt, że oklaskiwanie trwało kilka dobrych minut. Po takim finale Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu postanowiła, że za rok odbędzie się kolejny koncert zaduszkowy, gdzie na scenie nie zabraknie gwiazd polskiej muzyki operowej. Włoska delegacja przyjechała na Dolny Śląsk, by promować praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Goście odwiedzili m.in. Wrocław, Świdnicę oraz kompleks Krzyżowa, gdzie mieści się fundacja zacieśniająca europejskie więzi. Włosi spotkali się z dolnośląskimi przedsiębiorcami, członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami samorządów i Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciele Instytutu Formazione Operatoria Zjadali przyjechali do Polski na zaproszenie twórców działania Współpraca Międzysektorowa – Projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Eksperci opowiadali o funkcjonowaniu włoskiego rynku pracy opartego na ścisłych kontaktach pomiędzy placówkami publicznymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Promowali także raczkującą w Polsce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu opartej na zasadach CSR-owych. Nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego CSR jest rzeczywiście opłacalny. To zajęło trochę czasu również u nas, ale przedsiębiorstwa zrozumiały w końcu, że przyniesie im to wymierne korzyści. W ten sposób łatwo pozyskać lojalność klientów, wydawać się bardziej rzetelnym kontrahentem. Ludzie są bardziej zadowoleni, kupując produkt, gdyż ufają takiej firmie, wiedzą, że postępuje ona uczciwie ze swoimi pracownikami i wychodzi naprzeciw potrzebom klientów. Przedstawiciele włoskiej organizacji istniejącej od przeszło 30 lat spotkali się we Wrocławiu z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Odwiedzili również Świdnicę, gdzie dyskutowano o możliwej współpracy w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarki i edukacji. Jeżeli zapoczątkujemy współpracę z Reggio Emilia, to będzie oznaczało nie mniej, nie więcej dla nas tylko poznanie bardzo ważnych działań i bardzo ważnych inicjatyw związanych z edukacją przedszkolną i żłobkową. To jest rzecz dla mnie niezwykle ważna, a jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, Reggio Emilia jest jednym z regionów przodujących w świecie, nie tylko w Europie, jeżeli chodzi o tego rodzaju inicjatywy edukacyjne. Przedstawiciele włoskiego instytutu odwiedzili również Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Eksperci zwiedzili ośrodek oraz wzięli udział w warsztatach poświęconych wdrażaniu metod CSR-owych. Dzięki utworzonej niedawno Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych oraz wymianie doświadczeń z włoskimi partnerami, taka idea ma zakorzenić się na stałe na dolnośląskim rynku. Potrzeba jedynie trochę współpracy i wiary, że jest to możliwe. Należy pamiętać również, że pomimo barier niesie to za sobą wiele korzyści.
Wystarczy jedynie wizja, gdyż nie dysponujemy wielkimi środkami. Mamy za to ogromny kapitał ludzki i społeczny, który może zostać zainwestowany. Takie spotkania służą właśnie wymianie pomysłów i wiedzy, a na tej podstawie można budować nowe możliwości w biznesie. Delegacja miała również okazję spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Włoscy partnerzy projektu opowiadali m.in. w jaki sposób realizuje się w Reggio Emilia projekty skierowane do społeczności lokalnej. Aż 15 wydarzeń scenicznych czeka na gości jubileuszowych fanaberii teatralnych, które będą miały miejsce w Wałbrzychu. 10. odsłona tego projektu odbędzie się w dniach 15-24 listopada i będzie doskonałą okazją do poznania sztuk, które zachwyciły całą Polskę. Podczas 10-letniej historii wałbrzyskich fanaberii teatralnych na deskach wystawiono prawie 100 spektakli. Teatr dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego odwiedziło w ramach tego projektu około 15 tysięcy miłośników sztuki. 10 lat temu w mieście, które no można powiedzieć, że tutaj szalało bezrobocie, 37% Wałbrzyszan było bez pracy, co trzeci, co czwarty Wałbrzyszanin nie posiadał pracy. Czuliśmy wtedy z Piotrem Kruszczyńskim, że jakąś przewrotką i jakąś naszą przekorą i niezgodą będzie, żeby w takim mieście, żeby mieć taką fanaberię, taką wariację i taką ochotę, żeby zrobić coś dziwnego, innego, żeby zaprosić ludzi na tydzień do teatru. No pomyśleliśmy też, że właśnie ci, którzy niestety są doświadczeni tą wielką traumą związaną z bezrobociem, z całą pewnością nie pojadą do innych miast, bo będą musieli dokonywać dramatycznych wyborów, co zrobić z niewielką gotówką. I uznaliśmy, że przyjazd teatru do Wałbrzycha fanaberyjnie wybranych, czyli według widzimisię naszego będzie wystarczającym powodem i atrakcją. No i powiem szczerze, nie pomyliliśmy się. Tegoroczna odsłona festiwalu potrwa aż 10 dni. Publiczność będzie miała okazję podziwiać aktorów m.in. z Opola, Legnicy, Zielonej Góry, Sosnowca, Warszawy, Bydgoszczy czy Lublina. Fanaberie zostały podzielone na 3 segmenty tematyczne związane z kierunkami, jakimi podąża dzisiejszy teatr. Będzie to nurt historii wspólnoty, historii indywidualności oraz teatru kobiet, który w dużym stopniu zawładnął artystyczną sceną. Tak naprawdę 10 lat temu nie było reżyserek w teatrze. Były, ale oprócz Majki była chyba tylko pani Krystyna Meissner, Izabela Cywińska. Tak naprawdę nikt nie słyszał o Monice Strzępcy, nikt jeszcze nie wiedział o tym, że będzie Katarzyna Raduszyńska, nikt nie wiedział, że będzie Agnieszka Olsten. No i te nazwiska mogę wymieniać. To jest rzecz, której może my będąc w Wałbrzychu nie zauważamy, ale jest bardzo istotna, że kobiety zaczęły w teatrze mieć swój głos, swoje miejsce i zaczęły robić spektakle, bardzo często ważniejsze i ciekawsze niż robią mężczyźni. Fanaberie rozpoczną się polskim arcydramatem Dziady, zaadoptowanym przez Marię Kleczewską, w którym zmierzy się z mickiewiczowskim dziełem. Na deskach teatru zobaczymy także m.in. Aleksandra, Rzecz o Piłsudskim, Trash Story, spektakl Janosik, Naprawdę prawdziwa historia, czy sztukę I będą święta. Na największy tegoroczny Dolnośląski Festiwal rezerwacji biletów można dokonywać osobiście lub telefonicznie w Biurze Teatru Dramatycznego. Szczegółowy program 10. Fanaberii dostępny jest na stronie internetowej placówki. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.